No bo tak, Renia chciała, żeby jej sfilmować, jak kotek przyjeżdża do mamy. Halo, co tam słychać? Nie mogę widzieć znaleźć. Co słychać? Tak jak zawsze? Tak jak widać? No gdzie to jest? Dobra, jest. Tak to jest, jak jest mnóstwo gratów. Mnóstwo gratów, a coś chcemy znaleźć. O, jest. Dobra. No bo tak, Renia chciała, żeby jej sfilmować, jak kotek przyjeżdża do mamy. Pierwsze ujęcie. No to proszę, dojechał pasażer, odpinamy go. O, tak się ma. Trochę były turbulencje w czasie jazdy. Wejdź. No tak. A nie poodmykałem. Scarlett, to co, idziemy? Jesteśmy na miejscu już. Tylko trzeba, zanim kotka pokażemy, to trzeba myśleć o tym, co nam będzie potrzebne, bo tobie trzeba będzie zmienić pieluszkę, a my gdzie my mamy pieluszki? W moim plecaku. O. Tu coś musimy zjeść. Od razu to weźmiemy, a resztę można, później przyjść. Nie, Scarlett? Ty też musisz być na pierwszym nagraniu. Tak, jak kotek. Kotek się wita z kotą i mama wita kotka, nie, Scarlett? Dawaj, już. Kocyk też weźmiemy, bo ty zaraz pewnie uśniesz. Tak? Bierzemy kocyk. Kita? No, szukamy kotków. Niestety, Scarlett, kotka już, kitka nie znajdziemy, bo go już nie ma, wiesz? No. Ale mamy nowego i kota też czeka na ciebie, kota. Chodź. Chodź, idziemy. Chodź. No, chodź. Daj rączkę, chodź! Tak, chodź! 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 Chodź, dziecko małe, chodź! Chodź, dzieciątko małe! I brawo! No tak! Trawa! Witamy! Witamy, no! I chłodna? O, wypuścić! Jak kota wypuścić, nie? Mamo, to... Mamo, to nie przychodzisz po swojego tego... chowańca. Renia się uparła, żeby skamerować, jak tego pierwsze tego. No to co? Kota nie widziałam, czy co? Tylko... Już myślałam, że tata mówi, że ona goni gdzieś. Scarlett, chodź, no. Scarlett. Chodź. Scarlett, daj rączkę, idziemy do kotków, chodź, kitek, gdzie jest kitek, chodź, zobaczymy, gdzie jest kotek, nie, chodź, czekaj, bo drzwi nie zamknąłem, daj rączkę, no później przyjdziemy jeszcze na dworek, no chodź, będziemy mieli dużo czasu, 3 dni, znaczy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, proszę, no idziemy do domu, chodź. Mamo, ta pani mówiła, że... Ale ty chcesz go otworzyć od razu? No chciałam tylko tak otworzyć, żeby go zobaczyć, ale... To wiesz co, to może ty tylko tak, żebyś tak naprzeciwko ciebie, tak? Nie, bo on pewnie od razu gdzieś...
Ja nie wiem, czy przez 2-3 dni to tylko go tak otwierać drzwiczki i głaskać, żeby się przyzwyczaił, żeby ci powąchał. Ja nie wiem, może ma rację. No ale jak to się odmyka tak chlad? Ja nie chciała ten. To przede wszystkim kota ona zestresowana. Były bardzo wielkie turbulencje, bo on jakoś tego, jak wyjechaliśmy na tą stradę, strasznie się zaczął gdzieś tam chrzątać po tej klatce, bo chrzęszumna, wiesz, i coś mu tam drapał gdzieś, wywracał się tam, bo to żwirku mu nasypałem, ale boję się, że on tutaj wyjdzie. No, patrz, szczególnie jeszcze kota zobaczył. To pomyśli, że w raju jest. Jakoś cały dzień, całą dobę i całą dobę w tym. Żeby nie uciekł, weź go łapał. On, ja nie wiem, on chyba wcale nic nie je. Dawaliśmy wodę, ale on taki w szoku, że ja mu tam troszkę coś... Wody może. On gdzieś tu miał Felixa, ale patrz, on to się tak krzątał, że wszystko jest porozwalane tam. Taką miseczkę małą, plastikową. Tak. Jak się patrzy? No, chce. Chce już, tak. No, a kota obrażona, patrz, drugą stronę się gapi. O, wypięła się na niego. Ja nie chciała ten. To przede wszystkim kota ona zestresowana. Były bardzo wielkie turbulencje, bo on jakoś tego, jak wyjechaliśmy na tą stradę, strasznie się zaczął gdzieś tam chrzątać po tej klatce, bo chrzęszumna, wiesz, i coś mu tam drapał gdzieś, wywracał się tam, bo to żwirku mu nasypałem, ale boję się, że on tutaj wyjdzie. No, patrz, szczególnie jeszcze kota zobaczył. To pomyśli, że w raju jest. Jakoś cały dzień, całą dobę i całą dobę w tym. Ty był, żeby nie uciekł, weź go łapał. On, ja nie wiem, on chyba wcale nic nie je. Dawaliśmy wodę, ale on taki w szoku, że ja mu tam troszkę coś... Wody może. On gdzieś tu miał wody Felixa, ale patrz, on to się tak krzątał, że wszystko jest porozwalane tam. Taką miseczkę małą, plastikową. Tak. Jak się patrzy? No, chce. Chce już, tak. No, a kota obrażona, patrz, drugą stronę się gapi. O, wypięła się na niego. Zobaczymy. Może ona przesadza, wiesz, on nic się nie ruszał, tylko wiesz, to na autostradzie dopiero biedak, bo on się wystraszył, zaczął się krzątać. A tak to on był bardzo spokojny. Dają powąchać rękę najpierw. Nie, on się w ogóle... Chcę zobaczyć, gdzie on jest. No chodź. 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 Chodź, kitku. Chodź, nie bój. Nie bój się. Nie bój się. Nie. No, taki... Nie bój się. Zastraszony. No, bo wiesz. Nigdy wał cię i tyle przecież przesiedział w tym. Bez ruchu. Chodź, kitku. No chodź. No może dostał choroby morskiej w tym samochodzie, bo on drapał u góry, gdzieś próbował się wydostać i wiesz. Samochód się rusza, ten żwirek śliski i on się wywracał tam, biedak. Troszkę się poubijał. Skala, jeszcze ty, tylko do tego zamieszania dużo jest, ale to co? Dziecko, o, kocyki przyniosło, ono by ci spało, tak? Chodź, kocyku. Ciocia mówi, że ona tabułkę miała, że u niej nie chciała rosnąć. No patrz ty się. Bo ja to nawet nie wiedziałam z nazwy, nie co to za kwiat. Może coś zobaczy, coś chciałby. Pewnie poduszko chciałby smyknąć, co? Tytuś, no nie bój się. Wiesz co mi się wydaje? Że jak ty byś z boku tam stan tego, do niego to by sam wylazł. Bo on już chciał wychodzić, to się boi ludzi może. No nie rusz, nie ruszaj. Scarlett, nie. Nie ruszaj tego, dziecko małe. Bo kota straszność. Tylko jak się wystraszony, ale o, nie boi się ludzi. Nie boi się. Chodź. Zamykam tutaj ci. Chodź. No nie boi się. Tytuś. Może to cię mu on się boi bardzo, bo Scarlett go namierzyła, o.